Proszę księżna, jesteśmy na uroczystej premierze książki Katarsis Piątej Komory Serca autorstwa Kamili Bogackiej. Co księżna sądzi o danym wydarzeniu? No ja uważam, że Kamila zrobiła wielką rzecz. No, odkąd ją znam, zawsze robi wielkie rzeczy, bo pomaga tym najsłabszym i zawsze powtarza to, że to robi dzięki pamięci swojego taty. Zapomnieli o tak szlachetnym człowieku, tak jak o wielu szlachetnych w Polsce, powycierali z historii, z pamięci, bo nie był na rączkę. I ta książka może pokaże innym, którzy też znają przeszłość ludzi, którzy zostali wymazani i wrócą do historii. A piękne jest to, że ojciec, chociaż Kamila była mała, jak tata umarł, to tata do dzisiaj ma wpływ na jej całe życie. I dla mnie to jest piękne. Może dlatego, że ja walczę całe życie o przywrócenie do świadomości ludzkiej i polskiej i światowej, kim byli Tarkowscy. I dlatego podziwiam Kamilkę, że miała na tyle samozaparcia, na tyle, bo to wielka sprawa odnaleźć wszystkie wiadomości o osobie bliskiej, nawet o której się bardzo dobrze wiedziało wszystko i znało, ale to wszystko trzeba potwierdzić dokumentami jakimiś. I ona to robiła, znalazła ludzi, którzy dotarli do tych wiadomości, gdzieś zanotowanych, i przywróciła światu, i chwała jej za to. Czy warto przeczytać daną książkę? No ja uważam, że wypadałoby, nie tylko ze względu na znajomość Kamilki, tylko w ogóle na to, co ta książka zawiera, bo zawiera bardzo dużo rzeczy mądrych i uczy Polaków miłości do przeszłości i do przyszłości.